Panie Bogu, może na początku taką refleksją, jakoś tak ona mi dużo tak krąży, po prostu wspominam się, bracia wspominali, pastor, ale w dwóch słowach, w ruskim słowie takie po prostu jest, ono jakoś dla mnie bliższe, ale ze Słowa Bożego, lubię z czym pojebo i zwoleniu, wsio co dziejstwuje ko błagu. I wrócę tego, do tematu, do tego remontu i myślę, gdyby nie było tych okoliczności, to jest sprawdzian, test dla nas wszystkich. Dla pastora może największy, dla braci, dla członków, nie tylko dla narodu Bożego, dla ludu Bożego. To jest sprawdzian, w jaki my sposób do tego podeszliśmy, czy my po prostu serce tworzyli, czy może gdzieś po prostu za dużo tam na ten temat kogo zaraz winiliśmy. Wszystko Bóg miał pod swoją kontrolą. I myślę, gdyby nie te okoliczności, które po prostu one spotkały nas, nasz Kościół, nie mielibyśmy takiego wspaniałego domu modlitwy. Jeszcze może druga pięciolatka by minęła, gdyby my tak musieli odremontować. I mówię, chwała Bogu za wszystko. I za tę sytuację mówię, chwała Bogu. Śpiewaliśmy takie pieśni, przyrzekałem Twe słowo wypełniać. I druga, postanowiłem iść, nie wrócę wstecz. I wspomniałem ze Słowa Bożego takie słowo, wspominajcie żonę Lota. I zdawało się taki, nic w sposób bezobidny, taki sposób, może nie kiepski, taki sposób, nic wielkiego. Ot oglądnęło się. Jakże ważny sposób w naszym życiu jest, aby nie oglądać się wstecz. Przyłożył rękę do pługa. Nie oglądać się, bo wtedy już sposób idzie jakoś inaczej. I w sumie o to nasze oglądanie się, cofanie się może sposób czasem do tego Egiptu, do tego świata. Może od razu nie. Ale z czasem przynosi to wielkie konsekwencje, zbiera wielkie żniwo. Moje dzieci często słyszą, na dzień to chyba nie ma, żeby któregoś razu, co jak pościelesz, tak się wyśpisz i co człowiek sieje, to i żnie. To jest do każdego, do mnie. Ja może obrazowo dla nich coś wspominam, dlatego że ja często mówię, może tak to zabrzmi trochę nieswojo. Młody to głupi. Często te pomyłki zdarzają się wszystkim i dorosłym się zdarzają dla nas wszystkich. Jakże ważne jest podejmować wzór. I chciałbym krótko się podzielić. Przeczytam to z listu Piotra. I drugi rozdział pierwszego listu Piotra. Zacznę jeszcze taki króciutko. W życiu chciałoby się nam mieć pewność, gwarancję, że jesteśmy akceptowani, że nas kochają, ale widzę, że w życiu, gdy Biblia mówi, jeżeli ktoś na człowieka polega, to zawiedzie się bardzo szybko, ale jeżeli na Boga pokłada wszystko nadzieję, to Biblia mówi, że taki człowiek się nie zawiedzie. I czytając Słowo Boże, my czytamy, że Jezus mówi, miłością wieczną Ciebie ukochałem. W człowieku zobaczyłem, że miłości szybciej czasami usłyszysz przykre słowo i ty mu da dalej. Jeżeli gdzieś u ciebie coś gorzej, to jeszcze ciebie akceptują, a jeżeli czasami coś lepiej widzisz, powodzenie, wtedy przychodzi dlaczego to słowo wziąłem i wrócę i później gdzieś pojawi się jakaś nutka zazdrości i tak dalej. A Jezus powie więcej, nie zostawię cię i nie upuszczę. O tej, co Olek mówił, o tej miłości, gdzie znajdziemy miłość, te serce kochane. Gdy czytamy ten napis, głosimy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, Jezus Chrystus udowodnił tą wielką miłość tam na krzyżu Golgoty. Zapłacił największą miłość, życie oddał za mnie i za ciebie. I dlatego dałby Bóg, abyśmy my znachodzili w Słowie Bożym, czerpali ten pokarm duszy naszej. Drugi rozdział i chyba dwa wiersze. Odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę i obłudę, zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Długo rozmyślałem nad tym i moje myśli, one były inne, gdy na pierwszy rzut w swoim życiu myślałem, człowiek przychodzi do Boga,
Bóg oczyszcza i on w pewnym sensie wtedy zostaje te wszystkie przywary. Gdy człowiek ze świata przychodzi tak, ale Piotr mówi, odrzuciwszy wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę i dalej dopiero mówi, jako noworodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. A więc posłuchaj, pierwsza podstawa, Piotr mówi, zostawcie to. I ja zobaczyłem, długo nad tym rozmyślałem i zobaczyłem, jak po prostu w życiu to funkcjonuje w tym naszym cielesnym. Do sklepu zachodzisz, wszystko kupujesz i tam, gdy ktoś zwraca uwagę, ja czasami jeszcze na to nie chcę, bo modlitwa uświęca, oczyszcza, ale po prostu niektórzy bardzo są skrupulatni, ile ma cukru, ile węglowodany. Dzisiaj wszelkiego te produkty to są zamienniki. I zdawało się, że ono smaczne, dobre, ale przynosi i odwrotny efekt. Zaraz tam czytam cukry, te ciśnienie i tak dalej. W aptece kupujesz lek czy antybiotyk. On jedno leczy i ma działanie uboczne, a drugie posąd niszczy. U dzieci znam takiego dzieciaczka, które zęby wszystkie się posypały. Musiał ileś zażywać długo antybiotyki. No, lekarze ratują, ale i drugie niszczy. I odrzuciwszy... Jeżeli w swoim życiu nie zostawimy tych przywarów, zdrada, obłuda, zazdrość, wszelką obmowę, jak byśmy się chcieli, jakoś ta przemiana, ta dobra kaloryczność normalna do naszego życia, ona nie szybko to przyjdzie. Jeżeli w swoim życiu zrobimy te etapy i wtedy dopiero będzie przychodzić pragnienie. My widzimy dziecko, u niego, u małego instynkt. On raptownie, on niczego innego po prostu nie chce. On tego mleka, on tego pokarmu. I jeżeli po prostu nie dać, niczym jego nie zaspokoisz, jego nie uciszysz, on będzie płakać. Nakarmił i ono spokojne, ono wtedy będzie się bawić i ono będzie spać. Jak jest ważne w moim życiu, a Filipian, jeszcze apostoł Paweł mówi, że sprawujcie z drżeniem i bojaźnią swoje zbawienie. Jak ważne jest, aby nasz wzór podejmować na tego, gdzie jest życie. Zapragnąć tego, tu pisze, tego duchownego mleka, to jest Słowa Bożego, abyśmy od Niego mogli wzrastać. Wzrastać, pisze Słowo Boże, ku zbawieniu. A więc nie wygotować, nie jeść tak po krótkiej. Przyjął chrzest, od czasu do czasu przyjść na nabożeństwo. Dzisiaj było mówione o czytaniu, więcej czytaniu Słowa Bożego, Stanisław mówił. Ale aby nasze posłudo było pragnienie w naszym sercu, tak jak u tego dziecka jest instynkt, nic innego nie zaspokoi. To jest drugoplanowe, zabawki, noszenie, dać pokarmu, aby moja i dusza, kochani, w pierwszej kolejności pragnęła tego Słowa Bożego. Wtedy będziesz wzrastać przed Bogiem. Wtedy ku zbawieniu, dla Twojego dobra. I Paweł mówi również do Tymoteusza, pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. A więc sprawować zbawienie, jak to ważne jest. Wspominać po prostu to żonę Lota. Nam tak się zdaje, po prostu co tam ja wielkiego, może coś tam powiedział, coś tam postąpił, ale później nieodwracalne są skutki, czasem po prostu bezpowrotne. Dzisiaj możemy przekazywać, albo dzisiaj możemy otrzymywać te błogosławieństwo, o którym czytamy w Księdze Mojżesza. Może po prostu krótko wspomnę o dwóch mężach ze Starego Testamentu. To był Jozue i Kaleb. I my widzimy, gdy Mojżesz ich wysyłał na przeszpiegi, na zwiady, tam, gdy oni mieli pojąć tą ziemię obiecaną. I oni poszli. Było narodu bardzo dużo, bo ze 2,5 miliona ludzi, czy to poza razem z dziećmi, z kobietami, no ale gdzieś taka statystyka podają. Oni możliwe, jakaś weryfikacja była, że tych 10 ludzi, i tam był Jozue i Kaleb, oni wyszli. I my widzimy, oni przyszli po prostu tą wieść, te 8 ludzi. Nie zdobędziemy. Tam są tacy olbrzymi i tak dalej. My nie pójdziemy. I to na serce ludu ono poszło.
Oni powiedzieli i ludzie to wszystko po prostu zachwycili, to mówili. Jak dzisiaj to ważne, po prostu jest to, co my słyszymy i widzimy w mediach i tak dalej. I dlatego po prostu nasze wzory, nasz kierunek, gdzie ty będziesz czerpać te wiadomości, jeżeli z mediów, to one po prostu nam pustoszą nasz umysł. A Jozue i Kaleb, w jednym mieście gdzieś tam czytamy, że u nich był inny duch. On mówi, nie, u nich było nierealne, a Kaleb mówi, pójdziemy i zdobędziemy. On widział trochę więcej, tak jak ci wszyscy, bo mówi, u nich nie ma ochrony. A więc tej osłony najwyższego, gdzie psalmista Mojżesz chyba pospisze, kto będzie przebywać pod osłoną najwyższego. On mówi, z nami jest Pan, z nami jest Wszechmogący Bóg i my posiądziemy, to jest realne, w naszym zasięgu, bo z nami jest Bóg. A oni mówią nie. I my widzimy w konsekwencji naród, tam wszystkie gdzieś tam na tej pustyni poległy ciała, oni umarli. Ale ci dwóch, oni Kaleb i Jozue. I później po prostu widzimy jeszcze, po prostu, gdy czytamy dalej, to Kaleb nie był obojętny. Ja po prostu patrzę wzór na Hiskiasza, króla, gdy po prostu on był królem. I później po nim ten odstępca, wielki Manases, który zwiął resztę Judy do Egiptu. Oni poszli za swoje sprzeniewierzenie, za to, że odeszli od Boga. Ale Hiskiasz tam powiedział dobre słowo, gdy prorok Izajasz do niego mówi, że za twoich czasów spokoju spoczniesz w grobach swoich ojców, ale twoje pokolenie pójdą do niewoli i tak dalej. On nie silnie przeżywał. Ja tak po prostu przeczytam, taka krótka wzmianka. Nie ma o tym, żeby on przeżywał za te pokolenie jego, za jego dzieci, za jego synów i wnuków, tak jak było u Kaleba. Gdy córkę chcieli pojąć za żonę, młodzi ludzie, on mówi, po prostu postawił pewien warunek dla nich. Mówi, kto zdobędzie to miasto, temu dam córkę. Jemu nie było obojętne, jakie będzie jego potomstwo, dzieci. On bardzo poważnie podszedł do tego, kto zawojuje to miasto, temu dam córkę za żonę. A więc po prostu on wiedział, że ten człowiek, który zdobędzie miasto, on musi się wykazać swoją odwagą, nie patrzeć na niebezpieczeństwa. On wiedział, że wtedy ten człowiek będzie odpowiedzialny za jego dom i za jego dzieci. Zobaczyłem ze Słowa Bożego, gdy tak myślałem o tym, żeby zostawić te wszelkie złości, a więc musi być Słowo Boże, pokochać całym sercem i możemy swoje błogosławieństwo przekazywać dla naszych dzieci, dla naszych pokoleń, a możemy ich nie przekazywać. To od nas zależy, jeżeli nasze serce będzie pilnować, jak do Tymoteusza mówi, pilnuj Słowa Bożego i nauki, zbawisz siebie i tych, co słuchają. A więc po prostu, jeżeli będzie nasze słowo pragnąć tego Bożego Słowa, będziemy wzracać sami ku zbawieniu i będziemy zbawiać nasze domy, nasze rodziny. Te błogosławieństwa możemy przekazywać dla naszych domów. Ja każdy wieczór po prostu dla dziecka swojego, dla Wiktora opowiadam historie biblijne i o tym po prostu, o Józefie, o Mojżeszu, o Samuelu. I zobaczyłem coś więcej tego Słowa Bożego, dlatego że gdy po prostu o tym mówisz, niektóre po prostu Bóg pokazuje więcej, on po prostu nieraz mi mówi, tatuś, ale ja pokaż, wskaż, jak to mam zrobić, czy zmienię swoje naturę, po prostu, bo jest po prostu nieposłuszeństwo. Jak? I mówię, Józef, Mojżesz, żeby Bóg używał ich, on pierw przeprowadził tę dolinę cienia śmierci. A więc przechodzili tę dolinę, niełatwo było dla Dawida. Gdy bracia po prostu, im było dobrze, w grupie było
młodych, silnych mężczyzn, był z nimi i ojciec. Jeżeli jakaś trudność przyszła, oni jeden za drugiego się wstawią. A ten tam na pustyni przychodzili dzikie zwierzęta, sam Dawid. Ale on tam nauczył się, już Bóg jego kształtował w serce, ufność położyć na Boga. I gdy poszedł do tego wielkiego człowieka, do Goliata, on mówi, ty idziesz z oszczepem, ty idziesz z tarczą. Mówi, a ja idę w imieniu Boga zastępu. Ale wcześniej on przeszedł tą szkołę uniżenia. Niełatwo było i patrzę, ten pewien obraz Zacheusza, wielki człowiek, wódz albo naczelnik pośród celników. Dla mnie dzisiaj nie do zrozumienia, żeby pewien prezes, dyrektor wszedł na drzewo, to by ludzie się śmieli z niego. On nie patrzył na to. Gdy chciał spotkać Jezusa, może nie spotkać, a tylko zobaczyć. U niego nie było wyjścia. Jemu nie bogactwo, nic nie dało tego satysfakcji życia. Jemu ludzie możliwe, że przeklinali. Niektórzy mówi, niech cię spotka Bóg, Jezus. To może zmienić, może poprawić, to, dać sens twojemu życiu. I wtedy on zobaczył, może w swoim wnętrzu te serce gdzieś tam kiełkowało, na tą glebę padało. A co mi stoi na przyjściu? Zobaczę, to był stratek, wiedział, gdzie będzie tłum szedł, ludzie. I on wlazł tam na te drzewo. Myślał, że może to było liściaste, nikt nie widzi. Ale Jezus znał jego serce. I do czego zmierzam, że my możemy to błogosławieństwo przekazywać dla naszych domów. I Jezus mówi, dzisiaj stało się zbawienie, czy udziałem zbawienie tego jemu i dla jego domu. A więc, droga duszo, jeżeli wybierasz w swoim sercu Jezusa, to w pierwszej kolejności zbawiasz siebie i później to zbawienie, błogosławieństwo przychodzi na nasze domy, na nasze pokolenia. Ono niełatwo przychodzi, ale jeżeli przychodzą trudności, to ja mówię do siebie, po sobie. Często myślałem, że może drudzy, tak patrzę na drudzych, mówię, mają lżej, u mnie gdzieś same niepołatki, same problemy za problemami. Ale ja widzę, że no jestem na dobrej drodze. Jeżeli przychodzą te okoliczności, te doświadczenia, trudności, to są sprawdziany, to są testy, o którym powiedział i ten powiedziałem na początku, o tych okolicznościach naszej kaplicy, naszego domu modlitwy. To sprawdzian w moim życiu. Czy my będziemy się jednoczyć i chwalić Boga, mimo tych, zdawał na pierwszy rzut, o krach, ktoś by powiedział, wybranym według Jego powołania, wszystko służy ku dobremu. W Jezusie Chrystusie, w człowieku nie. Jeżeli wybierzesz ostoją Jezusa Chrystusa, do Zacheusza powiedział, zbawienie przyszło dla domu twojego. Przyjdzie pokój, przyjdzie radość, przyjdzie zwycięstwo. A dopóki my żyjemy w tych troskach, przychodzi się więcej może tych burz, tak jak te wiatry przychodzą, wrywa się do naszego, to szatan wrywa się na siłę. Czy ty chcesz, czy nie chcesz? A Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kłaczę. Jeśli kto usłyszy głos, on chce mieć wieczerzę. On jest zainteresowany twoją duszą. Tam na krzyżu Golgoty on udowodnił tą wielką miłość. I on chce wieczerzę mieć w twoim domu. Nie tylko w twoim sercu, ale twojego domu i twojego pokolenia. Biblia mówi, że dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj dzień zbawienia. Dałby Bóg, kochani, aby nasz wzór podejmować tam na górę, skąd przychodzi pomoc. Dawid mówi, oczy podnoszę do góry. Tam jest pomoc, tam jest ratunek. Od człowieka, człowiek często nie zobaczy twoich trosk, twoich przeżyć. Ale Jezus widzi, on tylko chciał zobaczyć oczami swoimi Jezusa, Zacheusz. A Jezus zrobił 10 razy więcej, przyszedł do jego domu.
zbawił jego duszę, zbawił jego dom. Nasz Pan jest wczoraj, dzisiaj i na wieki. On mówi, nie zostawię Cię, nie opuszczę. Miłością wieczną Ciebie ukochałem. Tak jest nasz Pan Jezus Chrystus. Amen.